Witajcie kochani z Centrum Harmonii, z tego miejsca. Pozdrawiamy Was serdecznie, cały nasz team. I chciałam się dzisiaj podzielić z Wami paroma rzeczami, które się wydarzyły, które naprawdę są, to są informacje też radosne, ale są też i informacje, które są niepokojące. Może zacznę od tych lepszych. Jak wiecie, co się tutaj odbywa, uwalniamy duszę poprzez ściąganie chipów, programów. Każdy ma pozakładane właśnie poprzez ciemne siły. Dusze przenoszą chipy z życia na życie. Te chipy, te programy działają na ciała fizyczne, nie na duszę. Także ta dusza przenosi z sobą w inne wcielenia, gdzie te programy zaczynają znowuż działać. Zależy od różnych sytuacji, które wydarzają się w życiu. I wtedy w tych sytuacjach włączają się poszczególne programy, gdzie mają działanie, mają wpływ na istnienie tego człowieka, wywołują choroby, zamieszania, chaos myślowy, niepowodzenia. Także dużo ludzi mówi, dlaczego ja nie mam pieniędzy, dlaczego nie mogę znaleźć pracy, dlaczego nie mogę być matką, czy tego. To są wszystko właśnie wpływy tych programów. Mamy dużo zgłoszeń. Jest bardzo nieliczni piszą pod nagraniami doznania albo zmiany, które nie się pies bawią. Żyjemy ze zwierzętami, to jest normalne. Zawsze mówię, to jest dom zwierząt, a nie dom człowieka, bo przeważają nas. Także piszecie mi dużo na maila, na czacie, na Skype. Ja bym bardzo chętnie chciała, żebyście wyrażali to, te wasze zmiany dla innych, bo ludzie oczekują tego, chcą wiedzieć. Nie, że potem, że ja jedna tutaj się ukazuję, mówię poprzez odmłodnienie komórki, że ja tak wyglądam, a u innych to się nie dzieje. Nieprawda, u innych to samo, bo mam zgłoszenie. Tylko wiem, że poprzez tą sytuację, całą sytuację, ludzie boją się, bo mają konflikty w rodzinach i nie chcą się przyznawać, że zaczynają się zmieniać, zaczynają rozumieć, zaczynają prawdę odkrywać, nie mają z kim dyskutować i boją się przyznać, że oddali się poprzez gracjany na bazę do oczyszczenia, czy do odmłodnienia, czy do laboratorium z Rafaelem. Tak? Rafael jest medyk uniwersum, także oczyściliśmy masę ludzi, nie tylko polską publikę, też oczyszczamy tutaj Hiszpanów i Niemców i z innych różnych krajów i tutaj miejscowych tak samo. Także przy oczyszczaniu tam właśnie okazuje się, kim te dusze są. Ludzie, dusze są, które są we wcieleniach tutaj ludzkich na ten czas. Te dusze przychodzą ze specjalnych planet, poziomów, nazywajcie wymiarów. Każdy ma inne wyrażenie. Przychodzą w specjalnych misjach. Dużo się z czasem przebudziło, bo to przychodzi pewien okres, gdzie przechodzą te informacje i zaczyna ten człowiek działać, czy się komuś podoba, czy nie. Znajduje się wtedy w zagrożeniu poprzez otoczenie, bo otoczenie lubi atakować, bo jest tak zaprogramowane, tak zanieczyszczone, że tylko walczą, ludzie walczą i niszczą. Niszczą nie tylko środowisko, niszczą człowieka, niszczą naturę, są niszczycielami, taka jest prawda. I ci, którzy są w specjalnych misjach, mają tam zakładane specjalne ochrony i to nie jest głośno mówione, dlatego żeby nikt nie wiedział, chodzi też o ciemne siły, o złych ludzi, nie wiedział, kto ma jaką misję, w jakiej misji jest. Ari, po sobie pójdziesz, nie przeszkadzaj mi. Ej. I my wiemy, którzy są w specjalnych misjach i działają. I to są ci, którzy już działają oficjalnie. Z tego miejsca pozdrawiam Was wszystkich, którzy są właśnie w tych misjach.
do wybudzania innych. Muszę się Ciebie pozbyć, bo Ty mi dokuczasz, Ari. Wybudzania, to znaczy, że przekazujemy informacje, a te informacje dochodzą do ludzi. Tylko niektórzy zaczynają odkrywać coś w sobie. Stop, tutaj coś jest, co mi jest znajome. Tu się zaczyna zastanawiać, oho, tutaj coś nie gra z tą rzeczywistością, w którym jestem. Coś jest innego. Także muszę, moja Ari jest dzika trochę. Idź. Przeszkadza, chcę się bawić. Wybaczcie. I jest nas więcej, więcej i coraz więcej. Ale przy tym właśnie, w tym momencie jesteśmy w wielkim zagrożeniu. Każdy z nas, który działa dla ludzkości, który przekazuje informacje, czy to poprzez tłumaczenie z innych języków, czy poprzez własne doświadczenia, czy własne to, co się otwiera, te informacje przekazać albo czynić coś dobrego. Dlatego jesteśmy bardzo też atakowani. To nie jest przyjemne, ale to należy też do tego. Z drugiej strony, po tych wszystkich takich zajściach, nieprzyjemnych zajściach, atakach, pomówieniach, bzdurach, kłamstwach, z tego miejsca mogę Wam tylko powiedzieć, że lubię tych ludzi, dlatego, tych, którzy atakują, dlatego, że oni, poprzez nich odkrywamy jeszcze więcej prawdy. Widzimy właśnie to zło, że to zło nie zanika, tylko robi się bardziej, więcej intensywne, tak? I jestem wdzięczna nawet tym ludziom, że pokazują tą złość na zewnątrz, że nie duszą w sobie, pokazują i dlatego my rozróżniamy to dobro i to zło. Poprzez też można się bardzo dużo nauczyć, a uczymy się poprzez całe istnienie w ciałach fizycznych, obojętnie czy tu, czy tam, czy gdziekolwiek, tak? To są i dobre, i złe doświadczenia. I to do rozwoju uniwersum jest też potrzebne. Bo te dusze, które przenoszą te informacje, tak? Z tego właśnie jest rozbudowywany dalszy ciąg wszechświata i wiedzą, co jest złe, czego nie używać, czego nie dołączać, a bo wszystko, co jest stworzone, jest dobrym. Także ci, którzy dali się odmłodnić, chodzi o nie wymianę, tylko odtworzenie informacji w komórce macierzystej. Są bardzo dużo zmiany, duże zmiany. Tak już Rafael to przekazywał, to jest eksperyment człowiek, dlatego że człowiek jest na upadku, na zaniku. Tym bardziej do tego zaniku wspomagają kto? Też człowiek, człowiek sam. Bo zadaje się, wdaje się w relacje z ciemnymi siłami, zamiast ciemne siły obiecują, to jest tylko obiecywanie, obiecywanie. A ci, którzy oddają się, poddają się, wierzą w to i czekają całe życie na to coś, co jest obiecane, tego nie dostaną. Taka jest prawda. Jak sobie sam coś zapracujesz, sam wypracujesz, to dochodzisz do czego, ale nikt inny tobie nie da, tak? Bo zawsze jest coś za coś. Ciemna strona Wam nie daje żadnej wypłaty ani tego obiecanego. Może w następnym życiu gdzieś tam, nie wiem, nie chcę wchodzić w to. I także Iwon bardzo wielką robotę odwala. Naprawdę właśnie chodzi o religię, Watykan, o to całe badziectwo. Jak ja zawsze nazywałam tych, którzy działają, kataniarze, mają katany, kataniarze. Tak mi zostało od małego, inaczej nie mam określenia, nie umiem, nie potrafię powiedzieć pan ksiądz, tam pan duchowy, jakiś tam pan, albo ojcze, albo tak dalej. Głupota. Ojciec jest ten jeden stwórca, który nam dał istnienie. Poza tym nikt tutaj ziemski, chyba że chodzi o rodziców,
narodzonego dziecka. Jest ojciec, matka, tak? Nie ma innego jakiegoś ojca kataniarza. Bardzo wielkie podziękowania właśnie dla tej osoby, jest też w wielkim niebezpieczeństwie, jest atakowana przede wszystkim właśnie przez tych religijnych katolików, rzucają się. No, te prawdy o tych tradycjach. Miałam z jednym człowiekiem, też mi zwrócił uwagę, bardzo nieprzyjemnie, jak powiedziałam, o jakie tradycje chodzi, te Boże Narodzenie, Wielkanoc z tymi jajkami, lataniem do kościoła, jakieś święconki, robienie i tak dalej, nie? To byłam zaatakowana i to jest znany, który też ma internetową telewizję w Polsce. I bardzo nieprzyjemnie do mnie się zachował, jak ja powiedziałam, że... Bo ja obrażam tradycje polskie. Jakie tradycje? Tradycje? Tradycja to jest, dla mnie to jest miłość, jest zbudowanie jakiejś fajnej atmosfery, opieka nad zwierzętami, nad naturą. To jest tradycja, trzeba to podtrzymać, a nie bzdury. Jeszcze za te bzdury chodzicie, tam płacicie. Tam, gdzie macie płacić za jakieś usługi, które wam pomagają, tak? To, co my robimy, oczyszczamy, odnawiamy, operacje fantomowe przeprowadzamy, tak? Ryzyko Simony idzie dla was, ona idzie wielkie ryzyko, może być jej dusza przełapana. Jesteśmy ciągle atakowani, tak? To, bo od świata duchowego to wam się należy, no przepraszam, a chodzicie do duchowego, do ojca i jemu zanosicie dobrowolnie, żeby was niszczyli, tak? A tutaj coś czynimy dobrego, dlatego my rozróżniamy, gdzie można pomóc, a gdzie musi być coś za coś, tak? Także nie możecie poruszać tego tematu, bo każdy chodzi gdzieś tam, pracuje, ma jakiś zawód, jakiś tam, żeby się utrzymać. W tym wypadku tu jest to samo, nie inaczej, tak? A wy coś dostajecie, coś, co chodzi o wasze ciała, o wasze dusze, nic innego, tak? Wszyscy jeździcie samochodami, macie domy, mieszkania, macie ogrody, macie ciuchy, macie kożuchy, macie buty, macie to wszystko do fryzjera, do kosmetyczki, na wszystko pieniążki są. A jak chcecie o siebie zadbać, to musicie o siebie też pomyśleć, tak? Nikt wam tego nie da, żeby wam szło dobrze, a drugiej stronie, żeby upadał na zdrowiu, czy nie żył nie w bezpieczeństwie. I poproszę o zrozumienie tutaj. Wyjaśniam to chyba logicznie. Także przekazywanie informacji, czy oglądacie hipnozy, bo będą hipnozy, informacje są, czekamy na to, żeby wam przekazać, tak? Ale trzeba mieć cierpliwość. To wszystko będzie. Wielkie podziękowania i uznanie dla Sławka Lenacińskiego, Sławomir Lenaciński i jego grupy za to, co robią. Robią też to dla was, spędzają prawie cały czas, żeby wam coś przekazać, a taki są. To jest niezadowolenie, że chodzi o manipulację, o to jest tylko wasze. To jest tylko wasze. Wasze myślenie. I właśnie i wasza wdzięczność za to, żeby kogoś zaatakować, opluć, kopnąć, nawyzywać, powymyślać, nie? Właśnie pokazujecie też swoje prawdziwe ja, kim jesteście. Wiadomo, że to są nieprzebudzone dusze, one chcą w tym gnoju, w tym kaosie dalej istnieć i ten gnój tworzyć, tak? A my tego nie chcemy, bo my chcemy żyć w spokojnym otoczeniu, tam gdzie człowiek jest człowiekiem, a nie bydlakiem, słowo się nie należy, bo bydło to są też dusze, tak? No to słowa nie ma. To są jakieś... dobra, niech zostawiam to, tylko nie chcę obrażać z mojej strony. Może dla niektórych będzie to obraźliwe, ale ja jestem Gracjana i ja mówię moim stylem, moim językiem i moimi słowami po prostu. Tego ja się nie wyuczyłam, nie wystudiowałam. Ja mówię to od ciebie, prostym językiem i zrozumiałym. Także wielu, wielu jeszcze osób właśnie pracuje dla was, jak Corey Good, Dawid, tam właśnie tym programem, przekazują masowo prawdę. Też żyją w niebezpieczeństwie, też są atakowani.
dużo jest właśnie budzących się lekarzy, naukowców, wojskowych, którzy przekazują tą prawdziwą rzeczywistość, która dla was była po prostu niedostępna. I tutaj możecie się dziękować za to wszystko, a nie obrażać, pluć i zniekształcać te informacje, bo nie dacie rady. Kto w tym nie jest, kto nie zna tej prawdy, kto nie ma połączenia, kto nie jest obudzony, nie będzie chciał być obudzony, a wiemy, że wszystkich obudzić nie damy rady. Będzie tylko część, ale to będzie ta część, która przejdzie. Reszta chce tego bagna, pragnie tej nienawiści, kłótni, wojen, niech zostanie. Tak jak wiecie dobrze, po co to wszystko jest, to, co się dowiadujecie, to jest tylko cząstka całej góry lodowej, która się odrywa, ale odrywa się, tak? O tych, jak rodzice tracą dzieci, jak też rodzice gwałcą dzieci, sprzedają dzieci dla takich bydlaków, którzy wykorzystują właśnie te nowonarodzone do rytuałów. Dobrze, to ciało jest molestowane, jest rozrywane, jest zabierane z tego ciała, do czego chcą wykorzystać. Ta dusza odejdzie, wiadomo, duszy zabić nie można, tego nie ma. Dlatego to niewolnictwo jest cały czas, dlatego że ludzie chcą tego niewolnictwa, bo nie chcą się budzić, nie chcą o sobie, od siebie trzeba wyjść. Ale nie oddawać siebie w inne ręce i słuchać się bzdur. I to już przyszedł ten czas, to jest termin, klamka zapadła. Michał, też to my, żeśmy rozmawiali, też ta informacja przeszła przez niego, klamka już zapadła, jest nad naszymi głowami, jest rozstrzygnięte. I teraz będziemy wiedzieli, jak to się rozstrzygło. Ja dużo jestem w podróży i to właśnie podczas snu ja dostaję, przychodzi moment, nawet stoję w kuchni w południe, chcę posiłek przyszykować. Ja mówię do męża: Hans, ja muszę się kłaść, ja rozpadam się, ja szybko lecę, gdzie mogę się położyć. I wtedy nawet do 2 godzin nie ma, jestem w podróży, jestem w jakichś misjach, ja działam. Jak wiecie, że tutaj nawet 5 minut, to tam może być parę miesięcy, bo tam nie ma czasu, a może parę lat, nie wiem. Ja pamiętam nie wszystko, ale w części ja pamiętam z tych podróży. Wiem, gdzie jestem, wiem, po co tam byłam. To są różne planety, różne przestrzenie. Mam dziwne powroty nieraz. To jest takie zakłopotanie też dla mnie, dlatego że na przykład wybudzam się, stoję w wannie, a że śpimy nago, a tutaj ogrzewań w Hiszpanii nie mamy, w nocy jest chłodnie, nie odczuwam zimna. Macam nogami, coś półokrągłego mam pod nogami zimne, macam kapelki, ja nie widzę. Normalnie później mąż mówi, to jest niemożliwe, bo poprzez okno, nawet idziesz w nocy do łazienki, jest jasno, znam to, bo wstaję, idę sikać w nocy i światła nie zapalam, bo jest jasno wszędzie, przebija się jasność, ale a ja tam jestem w całkowitej ciemności, tylko odczuwam. I teraz dziwna sytuacja, macam, mówię, bo jak coś zostało wymurowane, to musi być też przejście, tak, i szukam tego wyjścia i czuję, że jak ja wychodzę z tej wanny, bo nogę trzeba podnieść do góry, a ja nóg nie podnosiłam. I ja macam umywalkę i tam szukam i zaczynam kontaktować, tu myślę, może gdzieś będzie światło, znajdę gdzieś wyłącznik. I nagle czuję, stoję w wannie z powrotem. Jak ja to robiłam, ja nie wiem, ja nie miałam odczucia ciała, tylko właśnie stopami i rękami odczuwałam. No trwało to trochę. To nie jest panika, bo nie odczuwam wtedy lęku, ale straszne zakłopotanie jest w tym momencie.
nie możesz, nie dasz sobie rady, chodzisz, macasz, macasz, znowuż w tym samym miejscu w wannie stoję. Za chwilę znowuż przy umywalce, gdzieś tam nogami czuję ubikację i znowu stoję w wannie. Udało się. Trafiłam na przyluszcze nad umywalką, na włącznik, zapaliłam światło i wiedziałam, gdzie jestem. Nie było mi zimno, nie czułam ciała, że był ten chłód czy coś. No, zmyknęłam z powrotem do łóżka, zasnęłam. I rano mówię mężowi. Dwa razy już to miałam. On mówi, że nic nie słyszał, żebym ja z łóżka wychodziła, a macanie, chodzenie po wannie, a tutaj w Hiszpanii każda sypialnia ma łazienkę małżeńskie, nie? Osobno od innej łazienki ogólnej. Także każdy, nawet psy, koty, psy śpią z nami też, nikt nie ani szczeknął, ani nic, nie? A to musiałam ja tam ten oddźwięki robić, u nas wszędzie drzwi pootwierane są też, nie? Także poszliśmy zaraz na bazę, bo chciałam wiedzieć, co się dzieje, bo to miałam już wybudzania, że stoję w przedpokoju, mamy długi przedpokój i to samo, stoję i czuję nogami chłodną podłogę, te kafelki, czy jak to się nazywa, nie? I po ścianie idę i na długość idę, a tam na długości są trzy drzwi. Ja tych drzwi nie odczuwam, ja tylko odczuwam ściany. Do momentu, aż trafię właśnie na przełącznik, zapalam, wiem, gdzie jestem. Wielu z was powie, ja lunatykuję. To nie jest lunatykowanie. Lunatyk zachowuje się inaczej. Mój syn Petar był mały, lunatykował, miał fazę lunatyczną. A to stres wywołuje też lunatyzm, nie? U dzieci. I dowiedziałam się właśnie, jak ja odchodzę, bo tak, odchodzę też cieleśnie, znikam, ale też odchodzę, jaka moja dusza. Ciało egzystuje sobie, jest na pewno spowolniony, ten rytm istnienia. I potem, jak ja wracam, ma się to, dusza się ciałem łączy. I właśnie jest nawigacja, jest nie całkiem perfekt i to ciało po prostu jak unosi się i idzie, żeby się połączyć właśnie z duszą. Na tym to polega, zostało mi całkowicie, całkiem dokładnie wyjaśnione tam na bazie. Orys Rafael Novezius tak samo mi to przekazał, nie? Dlatego, że i potem jak ja po tym połączeniu, zawsze jak ja jako duchowo odchodzę i wchodzę do ciała z powrotem, to zaczyna się przyspieszenie, jakby mój organizm zaczął z potęgą, zaczyna być rozruszany. Na przykład i mi to nigdy nie zapokoiło, jak ja wracam i czuję, jak mi serce szybko pu i już robi się i zaczyna normalnie, spokojnie, jakby ten cały układ krążenia wszystkiego, jakby był wzbudzony poprzez powrót tej duszy, tak? No ale ja mówię, to nie jest codzienna taka podróż, wychodzenie właśnie i gdzieś tam łączenie się czy w przedpokoju, czy w wannie. Nie, to jest, można się z tego śmiać, ja tego, ale no czuwają nad tym, żeby było wszystko w porządku, tak? No a zniknięcie właśnie cielesne, tak jak ja, dlatego się u Sławka zgłosiłam, bo tam jak obejrzałam to jedno nagranie, co nie znałam tej strony, to pierwsze nagranie, jak mu tłumaczyłam, zobaczyłam i mi tutaj, bo nie daje się ze wszystkiego rady, ze wszystkim rady o sytuacjach, które się zdarzają. No bo nie mam potwierdzenia i mi nikt tego potwierdzić nie może. A jak przychodzą jakieś informacje i to się wszystko pokrywa i wtedy się wie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Nie? Tak jak mówiłam, zniknięcie cielesne może być sekundowe, parę minut niezauważalne, tak? I to się dzieje właśnie podczas snu, jak jest, panuje cisza, wszyscy śpią, oni czuwają tam, wiedzą, w jakim momencie mogę odejść, tak? Zdjęcia na Facebooku pokazałam, muszę poszperać, chyba jeszcze mam w komórkowej, bo robiłam komórkową, właśnie w jednej podróży cieleśnie na pojeździe kosmicznym mam bardzo dużo zaprzyjaźnionych cywilizacji, z którymi jestem w kontakcie, to jest potwierdzone.
Tam oni odkryli, że na moim ciele jest, że mam chipa założonego na ciele fizycznym, nie na tym astralnym. No i Rafael od razu mi wyoperował. Jak ja się obudziłam, zobaczyłam tutaj na ten chip, tutaj on rzeczywiście miałam parę lat. To już jest prawie tu niewidoczne, nie ma nic. Była takie jak ziarko, małe ziarko ryżu. Stało się z dynaczka. Stefan miał na nosie, a ja miałam tutaj. No i nieraz tak, wiesz, przeszkadza, coś tam poswędziało i to było takie lekko zaczerwienione to miejsce. No ale ja o wszystkich pamiętam, a o sobie raczej troszeczkę później, tam kiedy się coś przypomni. No i właśnie wstałam rano, to było niedawno, i potężna blizna w cikcak. Tak widoczna, ja się wystraszyłam i tak patrzę, co to jest? Nie mogło być ani niczym przyciśnięte, ani... I ja patrzę, nie ma tego ziarka, nie ma, zniknęło, nie? No i żeśmy na bazie, zaraz żeśmy się dowiedzieli, że właśnie o tej podróży cieleśnie byłam i tam ta zaprzyjaźniona cywilizacja odkryła na cień, że coś mam, i Rafael wyciął, Rafael się przeprosił, powiedział, że i z godziny na godzinę znikało, także do popołudnia już nie było śladu z tej blizny, nie? Była coraz słabsza, mniejsza i niewidoczna, ale robiłam zdjęcia. Także dlatego musiał tak mi poharatać dosłownie, tą bliznę dużo zrobił, bo ten chip miał dużo jakby sensorków, rozgałęzień był, nie? I dlatego on wszystko to usunął. Także widzicie, tak jest Stefanowi samo, tak samo w południe w Siestas wstał, był zalany krwią. Ja dostałam szoku. On wszedł, mówił, mamuś, ja umieram. Był zalany krwią i zniknęło to, nie? Także, no widzicie, dzieją się rzeczy, są to i radosne, i są też nieprzyjemne. No ale mi nie stwarza to lęku, bo wszystko można wyjaśnić. My mamy tą możliwość wyjaśnienia, nie? Tak samo jak jesteśmy przy tych wszystkich osobach, właśnie, którzy dla was działają, nie? To jest jakby pasja, radość, że oby jak najwięcej was zgromadzić, uwolnić i przejść po prostu, oby jak najwięcej, bo jedna osoba nie da sobie nigdy rady sama. Pamiętacie, ktoś tam kiedyś, to było takie, chodziło takie zdanie, że kiedyś człowiek będzie szukał śladów człowieka, jak znajdzie, odkryje, będzie te ślady całował. I na to wygląda, że ludzkość idzie w tym kierunku. Zagrożeń jest bardzo dużo, ataki są ze wszystkich stron. Władza albo władze, którzy ludzkość trzymali po prostu w zamknięciu, w tej ciemnocie, nazwijmy, nie chcą, niechętnie chcą z tego zrezygnować. I tutaj wytwarza się właśnie, my się uwalniamy, to jest ucieczka z niewolnictwa. Można to porównać, jak kiedyś przewozili niewolników do Ameryki, czarnych ludzi. Oni też uciekali z plantacji, uwalniali się, tak. Można porównać z tym samym, tak? Także chodzi tutaj o operacje, jakie są przeprowadzane, no bo tutaj jak ktoś przybywa, to Rafael poprzez Stefana operuje. Fantomowa operacja, tak? Mamy wszystkie zgłoszenia, wszystkie się pokrywają z wynikami lekarskimi, a tam właśnie na bazie numer 3, na bazie numer 1, przepraszam, tam gdzie jest ten laboratorium specjalny na operacje fantomowe, które właśnie zabieramy też istoty tam do zaoperowania, potwierdzają wszystko, znikają komórki rakowe. No, podam wam parę przykładów. Na przykład
Gabi, znacie, ona była parę razy, jestem z nią bardzo zaprzyjaźniona, pozdrawiam z tego miejsca, właśnie też tutaj się przyciąga do Hiszpanii, tam jeszcze troszeczkę potrwa, kończy swoje tam rzeczy w Niemczech i będziemy mogli częściej czas spędzać nie przez Skype'a, przez WhatsApp, ale tutaj, także przekazałam jej, jej mama umarła na rak w grudniu, ostatniego grudnia. No i Gabi latem zeszłego roku pojechała się mamą opiekować. Ja jej przekazałam, dostałam informację, że nie wolno jej się opiekować matką. Ona ma, może przy tym być, ale ma kogoś zatrudnić, żeby ktoś po prostu tą opiekę dał. To chodzi o podnoszenie, o tak dalej, nie? No Gabi jak Gabi. Nie posłuchała się. No chciała naturalnie sama to wszystko robić. Listopad, dostaje telefon z rana, Gabi krzyczy, mówi, że nie ma już powietrza, nie łapie, leży na podłodze i coś jej się stało z kręgosłupem. Mama leży i ona leży, nie? No ja jeszcze mówię, dzwoń po karetkę, ona mówi, że już dzwoniła i prosi o pomoc, no ja zadzwoniłam po Simonę, i żeśmy się zaraz zabraliśmy ją do laboratorium na bazę i Rafael mówi, że ma kręgosłup złamany, nie pęknięty, złamany i od razu się tym zajął. Wszystko. Potem no i byłam połączona telefonicznie później z Gabi, no to już ją tam przewieźli do szpitala, to było w Polsce. No i był na tomografię miała robioną, no i kręg pęknięty, złamany, no to oddzielony, a ona miała już, no nie odczuwała nóg i tak dalej, wiadomo, że to jest wtedy paraliż przychodzi, tak, wózek albo operacja, no i od razu na operację chcieli, no zakładają metale tam, nie? Jeszcze Rafael powiedział, że żeby ziemscy nic nie robili, to jest jej przekazałam, zanim ją zabrali, że on wszystko porobił, tam jest zabezpieczony. I ona się nie zgodziła. No nie wiem, może powiedziałby ktoś, że jestem wariatka i jeszcze by mnie oskarżył. No dobrze, ja też nie wiem, jak to się rozwinie, ale przekazać muszę, to co mówi Rafael, tak? No i ona, do domu ją odwieźli, gorset dostała. 3 miesiące później leżała dużo, jak wstawała to w gorsecie, wiadomo, mięśnia wtedy, bo się nie ćwiczy, nie ma ruchu, zanikają trochę. No i od razu do czasu, że my ją brali tam na bazę i Rafael poprawiał, tam dokładał energii, zabezpieczał. No i przychodzi po 3 miesiącach, idzie znowuż na tą, tak, do Niemiec ją przywieźli specjalnym transportem. No i tam w klinice w Hanowerze termin do właśnie do znowuż do, na komputer tomografię. I teraz my w napięciu, Rafael nie, tylko ja i Simony, my jesteśmy w napięciu, no Gabi naturalnie też, jakie wyniki, bo teraz to wszystko są potwierdzenia lekarskie. No i jeszcze jesteśmy tam na bazie, Rafael ją sprawdza, mówi, wszystko jest zrośnięte, nie ma nic, teraz chodzi o mięśnia, musi rozruszać i tego nie. No i jest tam jaki wynik? Jak Rafael powiedział. Także żadnej operacji. Nawet jeszcze Gabi myślała, że pójdzie do... Dadzą ją na te ćwiczenia, jak to się nazywa, do jakiegoś sanatorium, będzie ćwiczyć i ten, żeby ten kręgosłup rozćwiczyć. Rafael powiedział, że nie. Że nie będzie nic. I rzeczywiście Gabi się pytała, powiedzieli, że nie musi. Rehabilitacja, tak? Kręgosłup wzrośnięty, chodzi bez gorsetu, jeździ już autem. Teraz mamy początek kwietnia, nie? Czy nie, połowę kwietnia idzie, nie? Ja żyję też bez czasu i jest mi tak dobrze. Także wielki, wielki sukces dzięki światu duchowemu, a dla sceptyków macie przykłady. To są potwierdzenia też lekarzy ziemskich poprzez badania. Następną przekazała Wanda. Z rodziny, no ona była oczyszczona, chyba odmłodniona, to już nie pamiętam, i stwierdzili,
no na tarczycy guzy, nie? Jeden bardzo duży i pełno małych. No i operacja, no to biopsja, operacja. No ale zanim, no to Wanda zgłosiła tą dziewczynę tutaj, żeśmy ją wzięli do laboratorium. Rafael powiedział, że ma dużego, jednego guza, wyciął i te małe pozabezpieczał. Tam można sobie obejrzeć, tam gdzie w laboratorium, już nie pamiętam imienia, to są z tych ostatnich nagrań. No i też tam, że one miały zaniknąć, te małe guzki, tam robił, nie wiem jak to Rafael robi. No i już zgłoszenie jest, jeszcze spisy Wanda porobiła, po prostu tarczyca jest ocalała. Nie ma żadnej operacji fizycznej, nie będzie, tylko odkryli w jednym miejscu cień. No i teraz musi znowu w jakimś czasie iść i zbadać, bo nie wiedzą co to jest. No i Wanda nawet się śmiała, bo w tym miejscu, gdzie Rafael operował tego dużego guza, to właśnie to w tym miejscu oni cień zobaczyli. To został ten cień po tym, po tej operacji, po tym dużym guzie, nie? Także dziewczyna młoda, szczęśliwa. Następną mam osobę z Australii, Dariusz chyba. Czy Dawid? Dariusz. Przepraszam, jak nie ten. No właśnie, nie mógł nawet sobie butów założyć o jeździe autem, ani mowy. Nic, nie. Chłopczysko funkcjonuje, cieszy się niesamowicie, zrobił wpis. Tak, przykładów jest wiele. Władysław, pozdrawiam z tego miejsca, już o tobie żeśmy mówili. Nie, też to są wszystko potwierdzenia poprzez tutaj, poprzez lekarzy ziemskich, nie, poprzez badania. Także cieszymy się, to są ogromne sukcesy. Tak samo zmieniają się ludzie po ściąganiu programów, potężne zmiany zachodzą w zachowaniu się. Wiadomo, jeżeli ktoś był chory, jakieś choroby były wytwarzane poprzez programy, to ten proces też się musi cofać, to musi to nie za, o, już i nie ma. To wszystko powraca, a tym bardziej po odmłodzeniu komórki macierzystej, po odnowie informacji, tak, jak była na stanie, jak była stanu pierwotnego, bo to przez wieki wszystko jest pozmieniane, ciemne siły pozmieniały, genetyki były zmieniane, wszystko, w cywilizacje różne wkraczały w to, tak, także są potężne zmiany poprzez ten, nie, proces starzenia się po prostu hamuje. U mnie w maju teraz będzie rok, jak ja poszłam jako pierwszy ten eksperyment robiłam. To także wczoraj na bazie jeszcze byłam na sprawdzianie, ile procent jest już u mnie. 70% przekroczyłam już tej odnowy, jeszcze 30, no bo liczymy się zawsze, liczymy na 100%, nie? Także Rafał powiedział, że nie, jak ktoś przechodzi przeziębienie, system immunologiczny słabnie, tak, to wtedy ta odnowa jest przyhamowana, bo jeżeli coś tam, jakiś stan zapalny się robi, czy gorączka jest, to nie, ta wymiana informacji nie ma, nie może być, nie? To się dzieje właśnie, jak jest się w normalnym takim stanie, tak? Także albo jak są jakieś stresy czy coś, to też to wszystko jest lekko przehamowane. Nie to, że zanika albo całkowicie zanika, nie. Tylko to idzie takimi etapami, nie? Także widzicie, rok czasu i jeszcze u mnie nie do końca. Także jestem, mam włosy białe, białe i czarne. Także ja ani nie farbuję się, już nie robię blond, zostawiam jak jest, to mi się zrobiło całkowicie, obojętnie. To są moje włosy, są zdrowe i żadną chemią już nie będę tam się zmieniać. To należy do mnie i niech tak będzie. Dużo zmienia się właśnie poprzez odnowę komórki. Dieta, zanikają pragnienia przeróżne, co człowiek w ogóle nawet nie myślał o tym, tak? W tej chwili wkroczyło coś, nie w tej chwili, to już od prawie od początku. Kraczają inne zachcianki i dużo, dużo się zmienia.
czuję się radość, czuję się młodość w sobie, przychodzą różne pomysły, wszystko staje się lekko, ale też dużo staje się obojętnie. Oddzielenie się odczuwa. Chodzi o zainteresowania. Kiedyś to się patrzyło, a bo to tamto, a tam to się stało, a to w tej chwili to jest po prostu jakby oddzielone. Jest się takim niebezinteresownym, inaczej neutralnym. O, neutralność taka się robi. I cieszę się z tego, bo kwalitet życia się poprzez to zmienił. Więcej koncentracji jest na życie na dworzu, co się odbywa, na zwierzęta, na rośliny, na widzi się więcej, widzi się ostrzej. Także widzicie, że bryle też, te bryle, okulary bardzo szybko po odnowieniu nie noszę, tylko jeszcze do malutkich, jak tam na komputerze, nie? No to tak, ale tak to nie potrzebuję. Także to było pierwsze, a ponad 30 lat miałam okulary, nie? Także więcej, prawie 40 lat. I a tutaj od razu niepotrzebnie. Także skóra jest jędrna, jędrna, fajna, fajna. Mówię, że jak ja się na mojej stopy i co, dlatego się pytałam Rafaela, jak jest. Rzeczywiście tutaj moje stopy były jako pierwsze poszły te komórki były odnawiane, bo ja bym pierwszy rzucił w oczy stopy, że mam gładziutkie jak osiemnastka, nie? Ale tak i całe ciało jest fajne. Także czuję się, naprawdę czuję się młodo. Wiem, że w tym roku 65 będę, ale to są tylko cyfry dla mnie. To, co ja odczuwam, jak ja się czuję, to tylko ja mogę Wam to powiedzieć, tak? A dużo kto mnie nie widziało jakiś tam dłuższy czas, to są zszokowani, patrzą na mnie, o, nie, co się dzieje? Ja mówię, chodź na bazę, zrób to samo, nie? Wolna wola. Także kochani, o tych niedobrych to tylko tym zakończę. Krótko, klamka zapadła. Ja Wam nie chcę tego przekazać w tej chwili. Będzie czas, przekażemy Wam. Także ci przebudzeni, próbujcie budzić innych, ale nie natarczywie. Mówcie coś od siebie. Ktoś, kto się przebudza, zainteresuje się, będzie stawiał pytania. A ten, co powie, spie mi z takimi rzeczami. Nie wkraczajcie więcej z tym tematem, bo to wtedy dla Was jest nieprzyjemny stres i tego nie potrzebujecie. Szanujcie siebie, dbajcie o siebie. Jak się dobrze czujecie, będziecie dbali o innych, ale o tych, którzy chcą, pragną od Was właśnie tego wybudzania, tej pomocy. Na siłę nie możemy nic zrobić. Na siłę może przekazujemy, bo idzie do Was wszystkich, to idzie wszystko w eter, tak? Ale nie zmuszamy nikogo do niczego. Jeszcze powtarzam, to są ludzie, którzy się rozrastają grupowo, ale to nie są sekty, tylko wzmacnia się nasza siła, wzmacnia się informacja, wzmacnia się prawda i wzmacnia się rzeczywistość, ta, którą pragniemy. Na ten moment zostańcie zdrowi. Zapraszam Was serdecznie. Nie zapomnijcie o sobie. Na wszystko macie czas, na wszystko macie pieniądze. Jak chcecie być zdrowi, zadbajcie o siebie. Nie zapomnijcie Waszych małych przyjaciół, zwierząt, bo tutaj macie z tym wielki problem, widzę. I pozdrawiam serdecznie. Namaste, do następnego.